Cześć, ja witajcie, to jest pierwszy odcinek z nowego sezonu Polskiej Wsi Sąsiedzi. Dzisiaj ze mną Adamek, Siema. także jego perspektywa na jego kanale. Jest. No i może coś powiemy na temat tych wsi. Znajdujemy się na mapie Bolusiowo V6. Trochę żeśmy się wposadzili, Tak, ładnie. troszkę drzewa porosły. Jest to seria kontynuująca sezon z Bolusiowa też, single player na moim kanale. Tam chyba były tam 3 albo 4 odcinki. No i dobra, To no jest i kontynuacja w dzisiejszym sezonu. odcinku pojedziemy kosić. Jak to przystało na początek. Na początku zawsze muszę być silny. Właśnie, żeby coś sprzedać i kupić coś nowego. Dobra. Na razie jeszcze modpaku na początek sezonu nie dajemy, bo jeszcze wiadomo, będziemy dodawać stopniowo mody. Na koniec sezonu damy. Właśnie, na koniec sezonu zostanie. Sezon ile planuje odcinkowy? Nie wiem. No i właśnie każda perspektywa każdego na kanale. Możemy lecieć. Uhuhu, nie wiem, czy ja to A wyjadę. dobra. To jest tak ciasno. Może przyczepkę na HD trzeba kupić. Dobra. To sprzeda zboże. Pomyślimy, na razie mamy jeden kombajn. To już powolutku jadę. Albo jeszcze poczekaj, ale pójdę pokazać coś. Co ty tu masz? Hola. Sąsiad. Cześć! Sąsiad by zszedł z maski. Sąsiedzi. No i taki nam. Mi się nam podoba ten sezon sąsiedzi. Właśnie w Farming Simulator 15. Jeśli wam się spodoba, nie zapomnijcie o swoim filmiku. Łapka w górę standardowo. Moje mi też nie standardowo. I subskrypcja. Dobra, zaczynamy sobie. O fuck, wyciągnąłem sobie okazję. Właśnie było słychać. O oh my god, jak głośno. Nie wiem, czy się będzie słychać. No to przecież sobie trochę gra. To jest za 10%. Aha. No, albo zrób cięcie i ten. Wow. Okej. A mnie coś zaczęło ścinać. Widzicie co? Zrobimy cięcie i widzimy się po cięciu. Nie trzeba już robić cięciu. Jest ogarnięte. A w sumie. To mnie tak nie miota na wszystkie strony. Dobra, to już jest okej. Albo nie miota. Dobra. Nie będę najmniej spintował. Widzicie, mocieczki. Jest sieczka? Aż zobaczę. Oho, będziemy mieć co orać. To jedno pole skoszę ja, a już następne skoszysz ty. Zobaczymy. Nie trzeba. O, jaki lag. Jaki lagens. Ale on nie czy. Nieważne. A w ogóle stoper sąsiad? Tak, jest stoper sąsiad włączony. Kurde, mi jaki, jak ja dawno w Alesa nie grałem. Oj, to śpink szaleje. Ładny bocian, chodź zobaczysz bociana. Nie przez zboża, ma wydepta wszystko. Się kąpa w zbożu. Ale bocian. Taki trochę płaski, ale dobra. Sam jesteś płaski. Ale się kurzy, susza. O, jakie lagi, co się dzieje? Internety. To jest serwer dedykowany. Tak, serwer dedykowany jest. Ale rzeczywiście płaski. Beka z bociana. Co chcesz? Bo jak będę miał pełno, się zamienimy. Dobra. A więc właśnie polecę sobie... Na kawkę.
Nie, a 50% już. Pokazać twoją gospodarkę i moją, bo to chyba nie zdążysz. Zdążę. Nie ta. Oczywiście po czasu będą dokupywane maszyny. Tu jest hol. Wiadomo, jak ma to już pod dorobu kombajnem, to się wyciągnie, ale nie wyciągnie. To mamy problem. Trójka, talerzówka. To jest gabiaka gwiazdowa. No i tam jeszcze była 55 i oj, to jeszcze autosan D47, opryskiwacz, 7 pozwoli. I tyle z mojej farby, teraz dwa to już. Oj, bele stare nam zgniły, chociaż to sąsiada. Rozsiewacz nawozu. Siebie poznania, puk, czwórka, kultywator. Bronny, kosiarka, przyczepa sama zbierająca i przyczepa są D47 i krówki i tam jeszcze wziął kombajn od Bizona. Oj, co to jest? Ale przywalił. Ale właśnie fajna tasieczka jest bardzo. Sypie, że 80%. Dobra, no to ma być wszystkich, gdyż macie wyklon na wszystko, czy tu mamy sąsiada jeszcze. Pokażę, wyprowadził się do Ameryki, no i nie wiadomo, kiedy przyjedzie. Pojechał zabrobić hajsy, żeby najmniej wytrzymać gospodarkę. No na razie jestem maluszka i przyczepka, no to nie wiadomo. A malucha jest zabrał, przyczepki też je zabrał. Nie. A ja wiesz, jak go nie ma, to może kiedyś tam się przydać, to wiesz. Możesz podjechać. Ale już lecę. Stefan, jedź, leć. Tylko doleć. No płynę. I setka. Weź się tego jakoś ustawić, bo możemy się jeździć. Spróbuję. A na górkę wjedziemy, tu tam bak bardzo zarośnięty, tam nie jest. Też będę wykręcić? Gdzie? Tutaj. O kurde, mi zlagowało mocno. Dawaj. Dajesz, może się zakopiesz. A kombaj przeczyszczę trochę. Powolutku. Szmaty załóż. O, już tak przeczyszczę. A sypię. Za późno, szmaty nie mamy. A są szmaty. Załóż. Bo trochę mamy taką starą tą przyczepę przerdzewiałą, więc jak tam troszkę by na ziemię poszło. Dobra, to ja ci oddaję kombaj w dobre ręce, bo wszystko włączone, tylko jechać. Kliknij O, żeby ci jakiś dźwięk nie był. Ja skończę wysypywać. Nie rozwal, dzieciak. Sąsiad się nie boi. Ja jak na gospodarkę. Dobra, suńś, jedź pan. Dobra, jedź. Jedź, bo ja się nie wyrobię, no jedź. Wyrobię, że gazu daj już. Jedź tym, sąsiad, nie dyskutuj. Moje pole, to nie moje pole. Po kombajnie daję, no bo przecież. Sąsiad, to sobie pisz o 2000, a nie gadał. Dobra, i kosimy. Eww. A ty wyłączyłeś chudy? Nie. Yeah. A ja wyłączyłem. Tutaj mamy moje gospodarko. Gospodarkę. Co my tutaj mamy? Mamy krówki oczywiście. Poza krówkami mamy to samo przyczepę, a to są D47. Obornik od krówek wypychany jest. Kosiareczkę. Która trzeba kupić do 55. Właśnie kosiareczkę mamy. Szybę samozbierającą. Taczkę. Belę trochę. Nad prawem też trzeba się będzie zastanowić. No właśnie, też trzeba. Sąsiada może się ukradnie. Brony. Kopaczkę do ziemniaków. Starą kosiareczkę. Kopaczkę do ziemniaków, sąsiad, mąż. Mam kopaczkę, trzeba się mamy. Kultywator. Pług czwórkę. Tą ostatnią skibę będziemy odkręcać.
No i oczywiście poznaniak polski trochę porysowany i zardzewiały. To mi później pokażesz, co to, bo ja żem nie widział kopaczki. No i oczywiście nie mogłoby zabraknąć tutaj opryskiwacza i świnek też. Ja pokażę tam 60. Właśnie. Właśnie tam 60 zapomniałam pokazać, ale później pokażę, jak już skończę kościć. Mam rozsiewacz, też mam. Open door. Oj, coś mnie zlagowało. Oj, ale coś teraz... Wybaczcie, że te lagi ma, ale trochę przesłaby komputer, ale... Myślę, że coś... 60! Piękne cudo. Ale myślę, że to się w mniej więcej jakimś niedługim czasie... Chodzi będzie jak... Okay. Po Toningu oczywiście 60, widzicie wszystko Tuning. Przemalowane. Jest dobrze, idziemy dalej. Do sąsiada idziemy teraz. Tylko sąsiad! Nie ukradnij. O, jakie pigi. Właśnie. Pigi też skaczyły. O kurczę, sąsiad. Myślisz, tak coś... Dedyk, nie zawodź nas. Coś przylagowywuje, no. Sąsiad ma też tutaj krówki przez bramę Hapsasa. No, Dedyk. Dedyk właśnie... Zgłoszę skargę. Coś właśnie Dedyk szwankuje. Mamy no. Sąsiada poznaniaka. Opryskiwacz. To zamiar 55, ale nie pojechał. Nie wiem, czym miał ciągnąć. A my... Z podtekstów. Mamy tutaj hola. Tutaj ciągnie od... No nie, ja lubię te poteksty, to ja nie wiem. Ciągnie od sąsiada cyfra plus. Bo sam nie ma telewizji. Ja mam tam swoją Edo plus, a on to od sąsiada ciągnie. Szklarnia z kapustą opryskaną, tej wody nawiózł w pełne wiadro, kurde puste koty wypiły. Czy idźmy dalej. Kurde, Dedyk. Tutaj dalej, no dalej mamy pługa trójeczkę. Tak, tu o, ty, talerzóweczkę, trochę uli, gwiazdóweczkę, kopaczkę do ziemniaków. Ej ty, bo ja już mam pełno. I tu ma sosa silos. To chyba wszystko i lecimy do niego. Krówki przez okno widać. Gdzieś ty jest. Na polu, a gdzie mogę? Który by? Tutaj ten sąsiad wyprowadzony. Może się tam... Okna mi się zabarykadował, lizy widać. Tutaj firanka, tam kuchni nie ma. Chodź tu szybko i mi wysyp. Inna zamiana? Jak chcesz. Dużo zostało pola? No tak sobie zobacz. Biegnie tam. Ale ta ścieżka leś krzywo raz. Cicho. Hops. To zrób sobie jeszcze jeden, jak chcesz. A mi... laguje trochę. Nie wiem dlaczego dzisiaj. Coś Dedyk szwankuje. Mam duży ping. Już to mówisz. Mówiłeś zawsze. Dobra, halt. Dawaj, dam widła trochę przerzedzić nogami. Odprowadzić. To zaraz zakupię. Ale ładne zboże. Zabiję sobie miniaturkę, chodź. Chodź, kurde lag. Cofka znaczy. Chodź tutaj, wejdź. Czekaj, odsypię się. F12 oczywiście. Teraz jeszcze raz zrobię. Dobra. Teraz zamiana, idź tam, poszedł. I zrób screena. No dobra. Podaj się w miniaturkę ci. Kurde, jest 60 kombajna, a ty mam do 55. No, lodziemy. Ale tutaj, ja idę zobaczyć tam, co tutaj dalej jest. Te piachy mamy. Nakłada się, tu przyjedzie. A jak nie, to się od sąsiada ukradnie. Malucha i jademy.
No, taki lasek tam, gdzie mieć co robić w nocy. Ło! Sorry, że tak jeżdżę po zbożu, ale mam takie lagi, nie wiem dlaczego. Przyjedzie się tu maluszkiem, jak się będzie driftować, to... Maluch chyba siądzie. Zobaczymy w następnym odcinku. Chcesz być na bieżąco? Zasubskrybuj. A następny odcinek nadejdzie. Nie reklamuj. Ale te łożyska masz zwykle kotane w tym kombajnie. Ja nie wierzę. Twój kombajn, nie mój. Kup se. Cicho! Z giełdy, stary. Z 1998 roku jest od tych co aż ta wiotka sztuka. No wtedy to może był miał wiotka sztuka. Teraz też jest. Ci go stolinguje i następnie ci go będzie wiotka sztuka. O Boże, kieladzy. Co w następnym odcinku planujemy zrobić? Nie, myślę, że praca ziemna. Orka i taka. A co z koszeniem? To poza odcinkiem skoszymy sobie jeszcze resztę swoich w pól. No tam za 2-3 i będziemy orać w następnym. No dokładnie tak. Poraka kultura, podnosi header, ja nigdy nie podnosiłem. Tak, nie się dziwię, czemu header złamany. No zapchał się trochę ziemią tam, przeszło. W młynie tam odpłynują. Ło, ale lagu jest, aż nie wiem dlaczego. Koś, nie gadaj. Dobra, która minuta? 17, możemy się zamienić, jak coś nie masz tam. Iść. Cześć, wskoczę. O, jedziemy, siutek. 27. Zwolni, ło. Tak, szarpie. Z schodka spadłem. O kurde. Jest mi na głowie. O. Ej, odjechał mnie. Skurczyny. Masz problem. Sam siot. Ło. Aż szarpie ten masakra. Ło, wpadłem po ziemię. Będę szedł za kombajn, zobaczymy. Ze wstydu się zapadł pod ziemię. No ja nie mogę, co takie lagency są? Dedyk. Żeby ci było dedyk, to nie ale sypie po oczach. Mega animatorze internetu, tylko dedyk. Coś szwankuje, nie wiem dlaczego. Co dużo obciążenie. Ty też masz takie lagi? Tak, więc skaczę pik do 300. I przyczepę. Mam lagi. Człowieku, to są takie lagi, że nie idzie wytrzymać. Germany, serwery z Germany padły. No patrz, jakie ja mam lagi. Miałem 500 pingów w tym momencie. Nawet headera nie mogę opuścić, bo takie są lagi. No, dedyk! Ja mam 400 pingów, aha. I też mam 446, 56, 51. Wiecie co, to zrobimy cięcie i ogarniemy to, aż się uspokoi. Dobrze. Cięcia. Też jest po cięciu. Ogarnęło się wszystko. Dobra, zamienimy się, wychodź. Nie. Ty chodź. Do koszy ten zbiornik i ci dam. A ile masz procent? Ja mi takiego chudego paska dostałem w środek. Ja ciebie za sąsiada. Masz problem. Jeszcze tu ładnie nawrócę, cofnę ci. Tylko żebym cię nie przejechał, no znowu lagi. Nie. Nie. Mnie tak jak przez chwilę przylagowało. Troszeczkę. Więc dzisiaj jest bardzo duże obciążenie. Że gdybym to w same południe. Dobra, masz się tu. Koś. Ja wyrzuć. Czekaj, połowa tych zaokrągleniach, więc 40 pasek zaokrąglenia, ale dobra. Kosz. Taki pizdryczek, bo to są paseczek takie malutki. Cicho, lubię kosić. To ja nie lubię, kup sobie własny kombajn.
Wezmę kredyt. Ile masz procent? 53. Siada się z Boży i sobie kupię. Możliwe, że już daję następny odcinku nasz nowy kombajn. Tak wygląda. Nie, na następny już nie ma, myślę, że dopiero kupisz. Mniej więcej będzie. Mniej więcej tak wygląda mapa z góry. O, proszę, tam jest lato. Dalej, właśnie zmieniłam. Tak, akurat będą 20-minutowe odcinki. 25-minutowe chodziło. Czasami może 30. A widzę, że już kończysz, to już ci podjadę ciągnikiem. Zaraz pewnie wysypać do siebie na gospodarę. Nie, to jest moje zboże. No co, dobra. Sorry. Musiałem się... To ziutek! No dobra. Zaraz to już jedź. Nawrócę. Będę się już dawno nawrócić. Żmijkę rozgrzewam, dawaj. Po co żeś klapę otworzył? Bo silnik się przegrzewa. Zmieści się? Zmieści się. Możesz mi rurę złożyć. Dobra. Mów kiedy? Jeszcze 700 kilo. Ja bo też się zbudowałem. O, X się ponad. Tak, ale jeszcze spokojnie, jeszcze pół tony. Tak, X. Ile jeszcze? 200 kilo. O Boże, co tak wolno sypie? Gaz odjąłem. A, tak nie. Dużo tłumaczy. Dobra, składaj. Dobra, musiałem się schylić. O, kurde, rura mnie rzuciła. Ja jadę, na razie sąsiad. O, ty. Sąsiada po lasko, siebie sobie poza nagraniem, będzie wszystko okej. Dobrze, wyjdziemy. Do sąsiada na gospodarę. Sąsiad weźmie w międzyczasie pootwierał drzwi, bo ja tam musiałem już. No jeść. Sąsiad. Niego też się znowu kombajn popsuł. No ja nie mogę. Skasuj. Ty to masz dar do niszczenia, ja? O kurde, ja to nam zadrzewiło, trzeba piłę mechaniczną wziąć i... Oj, będzie dobrze. Ej, dobrze. Będzie idealnie. No ja gałąź zawadziłem. Drzewa porosły, kurde. Trzeba sobie tu nawrotkę zrobić tak ładnie. Albo nie, wiesz co? Cofnij trochę. Pojedzie prosto. Kurde, co jest z tym kombajnem? Ośkę trzeba na oliwi. Tak ciężko kierownica chodzi. Mówię ci, trzeba wózeczek kupić do headera. Trzeba ośkę na oliwi, ciężko mi kierownica chodzi. Ja też wózek do headera trzeba kupić. Nie trzeba, kto będzie go zapinał co chwilę. Bo, no ale ciężko się wyrobić jest. Dobra, sąsiad, otwórz mi. Człowieku, ty nie wiesz z kim gadasz. Profesjonalista takich spraw. Parkowanie to ja mam w jednym małym palcu. Jak tego palca nie masz? W drugim palcu. Chyba kurę przyjechać. Sąsiad, otwieraj. Czekaj, sąsiad, sam sobie otwórz, a sobie hobaj zaparkuję. No nie. Widziałeś jaki uprzejmy sąsiad? Kargul. Jeśli będzie kargul. To pytanie, czy tutaj? Aha, nie te wrota, okej. Sobie wyskoczę szybko bramę otworzyć. Na tej mapie jest trochę głupio, bo nie ma silosów. Zobaczymy, nie wiem czy są silosy. Ja sam nie wiem. Tylko tak przypuszczam, że nie ma silosów. A czy nie ma silosów? Przecież na chwilę przekonamy.
Otwórz mi bramę od stodoły. Czekaj, jak zaparkuję. Sam sobie otwórz, ja musiałem sam sobie otworzyć. O kurde, parkowanie, widzę tyłem bez lusterek. Easy peasy. Ja dziękuję Bizonie, później się go na Oliwii. Dobra. I co, a nie z tej strony się wysypuje, tylko z tej drugiej. Ja nie, jak tak. Leci hajsy? Lecą. A czyli nie ma ten. A ja będzie szybciej do sprzedaży. No, dobra. Przyczepa moja i 55 moja. Jeszcze, jeszcze są się tak. Korze twoja. O, 60. Dobra, to kończymy. Co, co w dzisiejszym odcinku? Wiem, o tym kopaczki. Co w dzisiejszym odcinku zrobiliśmy? Skosiliśmy zboże i sprzedaliśmy zboże. No więc co dzisiaj? No tak, no, dokładnie. Co to więcej mówi? Skosiliśmy jedno pole, tylko tak skromniutko. Ej, sąsiad złaził dzisiaj, bo za dużo obciążenia. I co? Sąsiad, no, właśnie. Jeżeli wam się chcecie, żebyśmy kontynuowali ten sezon, to łapeczka w górę ma być. I, no. subskrypcję możecie zostawić przy okazji, więc do następnego. Trzymajcie się, cześć! Pa, pa!